Panu Jezusowi. Chciałem Wam opowiedzieć o swoim życiu. Wychowałem się w rodzinie, gdzie mój tata bardzo nadużywał alkoholu, co przekładało się na agresję dla nas wszystkich. Bił nas okropnie, mnie i brata mojego. Nigdy nie usłyszałem od niego ciepłych słów, słowa kocham cię, gdzie pewnie w każdym normalnym domu takie się rzeczy słyszy. Ja tego nie słyszałem. Dostawałem bicie za to, co mi się nie należało. I tak wyrosłem w takiej właśnie atmosferze nieufności do ludzi. Kiedy miałem 15 lat, postawiłem się tacie, powiedziałem, że nie będę już chodził do szkoły zawodowej. Zaczął mnie bić, mówię, możesz mnie bić, ja już i tak nie pójdę. I darował sobie. Krótko potem pierwszy raz go przemogłem. Pierwszy raz mnie nie pokonał. I od 15 roku życia moje życie się zmieniło w bardzo dynamiczny sposób. Zacząłem pić alkohol. Od razu zacząłem kraść. Moi znajomi się zmienili z moich rówieśników do ludzi, którzy już byli wcześniej w więzieniu. I bardzo szybko wrosłem w ten klimat. To było moje życie, że od 15 roku życia już alkohol i kradzieże. Krótko potem narkotyki. Mając już 18 lat byłem skierowany na leczenie odwykowe przez sąd. Niedługo potem pierwszy wyrok był mój. Gdy wyszedłem z więzienia, to już miałem takie znajomości czysto gangsterskie, to już były okropne przestępstwa, to już sumienie było tak zagłuszone, że i narkotyki, jak alkohol, to była codzienność mojego życia na wolności. To były kradzieże, alkohol, narkotyki, nic dobrego, nic. Ożeniłem się, mam syna. Ale niedługo znowu trwała moja wolność, znowu poszedłem siedzieć. Znowu rodzina się rozpadła, żona z synem wyjechała z kraju. Ja wyszedłem, miałem znowu swoje jakieś tam związki takie z obcymi kobietami. Ale to zawsze wracałem do więzienia, takie to było moje życie. Krótka przerwa, kilkanaście miesięcy i z powrotem więzienie. I tak moje życie trwało bez celu. Już nawet na wolności będąc miałem dosyć tego życia ciągłego ćpania. To już mi tak obrzydło, że nawet mi się żyć nie chciało. Ostatnim razem, przez te czasy, kiedy siedziałem w Piotrkowie Trybunalskim, przez 10 lat chodziłem i słuchałem ludzi, którzy mówili Ewangelię, tacy jak Mirek, Janina. Bo to był jakiś czas wolny niż wyjście z celi po prostu, w której byłem całą dobę zamknięty. Kiedy ostatnim razem przyszedłem siedzieć, miałem dziewczynę, w której gdy mnie wsadzili, poczułem wielką miłość, jak te wszystkie narkotyki, to wszystko poschodziło, zacząłem żałować tego swojego życia. Takiemu chłopakowi dałem numer telefonu, żeby po prostu on mógł dzwonić, ja nie mogłem. Więc dałem mu telefon, żeby on po prostu moje rzeczy jej przedkładał. On się w niej zakochał. On później groził, że śmiercią jej, że jak będzie ze mną, to ją zabije. W tym okresie mojego życia to było coś dla mnie, coś co mi kopało wnętrze. Nie mogłem sobie z tym poradzić, że po prostu, że jeszcze to moja wina jest, że to ja do tego i nic nie mogłem na to poradzić po prostu. Ja nawet go nie znałem. I wtedy zawołałem do Jezusa i powiedziałem, Panie Jezu, jeżeli ona będzie bezpieczna, to ja należę do Ciebie całkowicie. Zaraz potem na spotkaniu, gdzie była właśnie Jasiu, Mirek, już wybuchłem płaczem, powiedziałem Panie, i już oddałem serce Jezusowi. Zaraz po tym mnie wywieźli w ogóle do innego zakładu karnego. Jak gdyby zapomniałem o tej całej sytuacji, po prostu życie dalej się toczyło i po kilkunastu dniach dowiedziałem się, że to ona mnie zdradziła z tym facetem.
wtedy powiedziałem, Panie Jezu, ja już nie chcę cierpieć więcej przez tą kobietę, nie chcę więcej płakać. I wyszedłem w ogóle, wyszedłem sobie na spacer, bo tam można było sobie chodzić i nie mogłem uwierzyć w to, co się ze mną dzieje, że jestem taki pełny pokoju, że mam radość w sobie, że w ogóle błogosławiłem ją i jego. Dziękowałem Bogu, że zerwał to wszystko, że po prostu inaczej patrzyłem na ludzi. Kiedyś nie wierzyłem, że można w ogóle kogoś kochać bez niczego, że można w ogóle... Ani nie wierzyłem, że coś takiego jest możliwe u innych, a tym bardziej już u siebie. Ale Bóg tak mi w ten dzień wlał tą miłość, że po prostu wszystko się we mnie zmieniło. Wszystko się odwróciło we mnie w ten dzień, pamiętam, kiedy się dowiedziałem, że ona mnie zdradziła. Zacząłem w ogóle inaczej patrzeć na ludzi, z każdego tak z troską. W ogóle miałem szacunek do ludzi. Kiedyś nawet kolegów nie szanowałem, nikogo, nawet rodziny. Teraz wiem po prostu, że to było... Tylko ja się liczyłem tak naprawdę. Moje zdanie, to co mą kierowało. A Jezus mi wlał taką miłość i szacunek do ludzi, bo w ogóle, że nie mogłem zrozumieć, co się ze mną dzieje wtedy. W ten dzień usiadłem i mówię, co się ze mną dzieje? To miało miejsce już blisko 4 lata temu i każdego dnia to budzi we mnie taką fascynację, jeżeli o tym pomyślę. To, jaki byłem, pamiętam każdego dnia i to, jaki jestem. I jeżeli trzymam się Jezusa, to wiem, że zawsze przyjdzie odsiecz. 4 miesiące temu wyszedłem z więzienia. Zostawiłem wszystkich kolegów, raczej oni mnie, bo przy każdym telefonie powiedziałem o Jezusie, o tym, o czym, że mogą zapomnieć, jeżeli chcą się ze mną spotkać w innym celu, i więc te telefony szybko się urywały. Oddałem ostatnie pieniądze, powiedziałem, Panie Jezu, Ty mi dasz teraz pracę. Nawet nie chciałem tak szybko tej pracy i nie szukałem. I dostałem, poszedłem do urzędu pracy, powiedziałem, że chcę się zarejestrować, bo taki wymóg jest, żebym był zarejestrowany. Ta pani mi tam kartki daje z różnymi ofertami. Ja mówię, nie, dziękuję. No bo jeszcze tam liczyłem, że w domu będę pomocny, w pracy jest dużo w domu u mnie. No ta pani, no to niech pan chociaż ten jeden numer telefonu weźmie. No już mi głupio było, więc mówię, wezmę. I zadzwoniłem do tego pana. Umówiliśmy się na wieczór. Przyszedłem do niego, powiedziałem, wie pan, ja wyszedłem 2 tygodnie temu z więzienia. Byłem ćpunem, alkoholikiem, złodziejem i spotkałem Jezusa i zmienił moje życie i teraz w ogóle jestem inny. No i on mnie przyjął od tego momentu. W ogóle chodziłem, przepraszałem tych ludzi, których kiedyś okradałem. Nawet pieniądze chciałem mi zwracać, nikt ode mnie nie wziął pieniędzy. To jest dziwne. Naprawdę dziwne, bo to 1000 złotych nawet chciałem oddawać facetowi. Mówi, nie, niech pan weźmie. Ale dlaczego mi pan oddaje? Mówi, ja mu powiedziałem, nawróciłem się w więzieniu. Nawróciłem się w więzieniu, Jezus mnie zmienił i po prostu to, co mogę, to chcę naprawić. Mówi, nie, niech pan weźmie, zostańmy przyjaciółmi. Gościu, którego kradłem. Kiedyś poleciałem, mówię, do cyganów. Cygani to na pewno wezmą. Przepraszam Boże, ale tak pomyślałem. I tam też mnie ze zdumieniem przyjęli, zaprosili mnie w ogóle do domu i ta pani mówi, my też od 2 lat studiujemy Biblię i nie chcemy tych pieniędzy, broń Boże, mówi. Cieszymy się, ona przez 30 minut patrzyła na mnie i mówiła cały czas, to jest piękne, aż mi głupio było. I każdy mój dzień, chociaż nie jest łatwo, ale każdy dzień wiem, że mam w sobie moc, która przewyższa wszelką moc. Pana, który nad każdym atomem tych wszechświatów trzyma swoją rękę i władzę, więc wiem, że komu zaufałem i wiem, byłem alkoholikiem, narkomanem. Ja dopiero po kilku latach dostałem przymus taki chodzenia do klubu A w więzieniu. Słuchałem tych ludzi i tam raz się zetknąłem, on mówi, facet, który nie pije 15 lat, mówi,
No, ja chodzę 3 razy nieraz dziennie na meetingi, bo się boję, że zapiję. Ja się wtedy odezwałem, mówię, ja sobie zdałem sprawę, że jestem wolny. Jezus powiedział, jeżeli ja was uwolnię, będziecie naprawdę wolnymi. Ja sobie zrozumiałem, co to znaczy to naprawdę wolny. Uzmysłowiłem sobie, że od ponad 2 lat nie pomyślałem nawet o alkoholu. Nie przeszło mi to przez myśl. Tak jakby to było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. Że wolny, że nie mam pragnień, że te narkotyki w ogóle, że to wszystko w ogóle już wiedziałem, że jestem tak wolny, że nawet mi to przez myśl nie... Pamiętacie, jak byliśmy u mnie na przepustce pierwszy raz te kilka dni. Jak oni wszyscy pili koło nas. Ja wróciłem po 2 dniach, mówię, kurde, ale oni wszyscy tam pili. Ja nawet nie widziałem, że tam alkohol był na tym wszystkim. Na wolności jestem przecież teraz. To w ogóle no, nie zajmuje mi w ogóle uwagi. Narkotyki, alkohol, to tak jakby coś było coś, czego nigdy wcześniej nie wiem o tym nic. Papierosy, przekleństwa. W ogóle nieraz, w ogóle wcześniej się denerwowałem szybko, teraz Bóg to wszystko przemienia, ten właśnie proces. To jest coś pięknego, jak ta miłość kwitnie, jeżeli się cały czas ją podlewa słowem, podlewa się społecznością, czymś trwaniem w Jezusie, bo są różne momenty w życiu, ale właśnie ta skała, którą jest Jezus, na niej zawsze się oprzesz i zawsze, zawsze możesz być pewny, że to jest jedyny grunt, który się nie zawali. Tylko życie z Jezusem jest pełnią miłości, radości, pokoju. Ja nie miałem tego pokoju nigdy. Nie wierzyłem w Niego nawet. Ja nawet nie prosiłem o jakieś uwolnienie z alkoholu. Zdałem sobie sprawę po 2 latach, że ja byłem od początku byłem wolny już od tego wszystkiego. Ja nawet o tym nie wiedziałem, nie myślałem o tym. Bóg mi to uwolnił, mówi, i zobacz, ty jesteś wolny, ty już nie jesteś niewolnikiem tego wszystkiego. Jezus to zabiera, chociaż On chce właśnie tego szczęścia dla nas, radości. Diabeł mnie gnębił, 16 lat przesiedziałem w więzieniu. I dopiero kiedy ja zapłakałem i zawyłem, Jezus zmienił mnie całkowicie. Bo już nie było mnie ja już nie miałem żadnego pomysłu, nie mogłem, zawsze ufałem sobie, swojej sile, sprytowi, zawsze potrafiłem łapać jakiś innych nitek, ale kiedy złapałem się Jezusa, to wszystko inne znikło. Jezus podcinał to wszystko w taki piękny sposób, że nawet zanim wyszedłem z więzienia, to mój tata i moja mama się nawrócili za sprawą tego wstawiennictwa. Bóg mi pokazał, że nawet ludzie, o których się modliłem, chodzą do zboru. Ja nawet nie wiedziałem o tym. To teraz się wychodzi wszystko, te owoce. Pragnąłem też spotkać się z policją, ale nie miałem czasu, bo 12 godzin dziennie mi zajmowała praca z dochodzeniem razem. I mówię, ja im tak bardzo chciałem powiedzieć o tym, jak Jezus mnie zmienił, bo pamiętam, jak mówię, ty to Robert, to się nigdy nie zmienisz. Od każdego chyba z nich to słyszałem, za każdym razem, kiedy mnie zamykali. I kiedyś miałem dzień wolny i oni sami mnie złapali na mieście. Mówi, to co, ty wyszedłeś? Bo zawsze to już od razu wiedzieli z innego źródła, że wiecie, kiedyś to nawet za każdym razem robili takie grupy specjalne, żeby nas złapać. A teraz, to ile ty jesteś na wolności? Ja już mówię, no ponad 3 miesiące. I zacząłem im mówić o Jezusie, to no, nawet ci policjanci zaprosili mnie na kawę, na komendę. To jest normalnie. Tak Bóg zmienia, że przewraca to wszystko do góry nogami. To, co świat wam oferuje, to jest odwrotne Bogu. To, co myślicie, że może teraz jest dobre, to jest naprawdę niedobre. Ufanie sobie. Ja ufam tylko Bogu. Ja sobie ufałem przez tyle lat i to się zawsze kończyło w tragiczny sposób. Dla mnie i dla moich bliskich. Także chcę was zachęcić, żeby po prostu ten krok wiary dać, zostawić wszystko. Tu nie ma żadnego ryzyka, naprawdę. Bóg chce tylko dla nas dobra, niczego złego. Chwała Jezusowi. Amen.